serdecznie jako senior w przyszłym miesiącu zaszczyt otwierania sesji Rady Miejskiej w Bogatyni. Chciałbym przedstawić scenariusz i po stwierdzeniu kworum mamy listę obecności 21 radnych, którzy wszyscy wczoraj deklarowali uczestnictwo na naszej sesji. Stwierdzam kworum i otwieram sesję Rady Miejskiej, uroczystą sesję Rady Miejskiej. Na początku chciałbym przywitać wszystkich gości przybyłych na naszą sesję. Dyrektora elektrowni Turów PGG Gieksa Pawła Styczyńskiego. Starostę miasta Frydland Dan Ramzer. Starosta miasta Hradek nad Nysą Józef Halinka. Nadburmistrz miasta Cital Tomasz Zenker. Witam prezesów spółek gminnych, kierowników oraz naczelników wydziałów, urzędów oraz wszystkie osoby przybyły na sesję. Wyrażam nadzieję, że sesja prowadzona przeze mnie będzie przebiegać sprawnie i zgodnie z prawem. Teraz prosiłbym o wręczenie nominacji dla nowo wybranych rad. Pana Filipa Bartoszewskiego.
dla nas wszystkich władz. Dziękuję bardzo. Przystępujemy teraz do ślubowania i odczytam propozycję, odczytam rotę ślubowania i tekst, który będziemy powtarzać. Proponuję, aby ślubowanie odbyło się w taki sposób, że zostanie przeze mnie odczytana rota ślubowania, a następnie odczytam z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru słowa. Ślubuję lub zwrot ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. I czytam teraz rotę ślubowania. Wierni Konstytucji i Prawo Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie, uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. I teraz po kolei będę wyczytywał nazwiska i każdy złoży ślubowanie z tym zwrotem, tak jak powiedziałem, ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wojsarowicz Krystian. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Babachowski Filip. Ślubuję, tak mi dopomóż. Winiarz Jakub. Dziękuję. Bojakowska Dorota. Ślubuję, tak mi dopomóż. Dudzia Piołbaska Krystyna. Ślubuję, tak mi dopomóż. Kawecki Piotr. Ślubuję, tak mi dopomóż. Eugeniusz Kubica. Ślubuję. Michał Kubica. Marczak Marek. Ryszard Morawski. Ślubuję, tak mi dopomóż. Musielak Krzysztof. Ślubuję. Oliasz Artur. Ślubuję. Potrociuk Barbara. Ślubuję, tak mi dopomóż. Perewicki Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż. Siwek Artur. Szatkowski Zbigniew. Szczepanik Daniel. Tracz Tomasz. Wiśniewski Jerzy. Wiśniewski Tomasz. Zawada Dominik. Dziękuję bardzo wszystkim radnym za ślubowanie i myślę, że te słowa wypowiedziane w locie i tym wszystkim, cośmy teraz przyrzekli, że będzie to służyło dla naszej gminy i dla naszych mieszkańców, dla całego naszego społeczeństwa. Teraz przystąpimy do złożenia ślubowania przez pana burmistrza. Proszę wszystkich o powstanie pana Wojtka Wasiaka na złożenie ślubowania. Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy Bogatynia, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Ślubuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi, dyrektorowi burmistrzowi i myślę, że to, co pan burmistrz też pamiętacie, my wszyscy, że wierni konstytucji i tego, co mamy robić, że będzie składać urzędy przez pana burmistrza i przez nas, dla nas będzie wszystko zgodnie z prawem przyjęte. Panie burmistrzu, w imieniu rady gratuluję oraz życzę spokojnej, pomocnej współpracy. Czy ktoś z zaproszonych gości chce coś powiedzieć teraz, czy złożyć gratulacje, ewentualnie zabrać głos? No, dziękuję bardzo. Po złożeniu ślubowania przez radnych stwierdzam, że w sesji rady uczestniczyło 20 radnych ustawowego składu rady. W związku z czym stwierdzam prawomocność obrad. Oczywiście, a to nie zauważył. Przepraszam bardzo. Zapraszam. CGT Wlaczak, CGT Sztat Rzeczy, ten Sztat Pogadynia. Szanowny panie burmistrzu Wlaczak, szanowni radni miasta. Es ist immer ein Neuanfang, wenn es Wahlen gegeben hat. Jest to zawsze nowy początek, jeżeli odbywały się wybory w mieście, w komunie.
Und ich weiß, dass das meistens nicht ganz so einfach für alle ist. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg, das im guten Miteinander zu gestalten. Pan wie, że to nie jest zawsze łatwy początek, ale życzę Panu i Panu i Państwu wszystkim dobrej realizacji. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in einem sehr aktiven Miteinander im sogenannten kleinen Dreieck zusammen weiterarbeiten können in dem, was wir hier schon angefangen haben. I Pan bardzo by się cieszył, jeżeli byśmy mogli tutaj wszyscy ze sobą, w naszym Związku Miast, bardzo dobrze współpracować i dobrze ze sobą tutaj współżyć. In unserem Land ist es so, dass es auch eine Menge Kritik am Projekt Europa gibt und mit Kritik muss man umgehen können, aber es heißt nicht, das Projekt an sich zu verneinen. U nas w kraju jest tak, że niestety dużo się krytykuje tutaj ten Euromisa, ale z krytyką trzeba dobrze pracować i to na pewno nie jest żaden powód, aby jej odmawiać. Deswegen freue ich mich, mit Ihnen gemeinsam weiterarbeiten zu können, genauso wie jetzt mit Kollegen Orinka und Ramser, die heute auch hier sind. Dlatego bardzo się cieszę na współpracę razem z Panem i również z Panem Hoinką, który również tutaj jest dzisiaj z miasta Hradek. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Viel Glück uns allen in der gemeinsamen Arbeit. Dużo sukcesów w Pana pracy i dużo szczęścia dla naszej wspólnej współpracy. Dziękuję bardzo. Prosimy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Bardzo dziękuję, że było mi dane uczestniczyć w tak pięknym uroczystości. Jestem rozdarty, powiem szczerze, dlatego że występuję tutaj w podwójnej roli. Mieszkańca tej gminy od 51 lat, dyrektora elektrowni. Dlatego przepraszam, ale burmistrz Hradca również podjął trudny temat i ja bym chciał w takim gronie taki temat podjąć. W kampanii wyborczej poprzedniego burmistrza padło wiele nieprawdziwych, powiem to, kłamliwych słów w stosunku do współdziałania elektrowni z gminą, z burmistrzem, z radnymi. Dotyczyło to m.in. uciekłownienia Trzcińca. Proszę Państwa, padły słowa, że od 3 lat nie reaguje elektrownia CGGK na prośbę o to, żeby ten Trzciniec uciepłownić. Żeby nie przedłużać, przeczytam kilka słów skierowanych przez ówczesnego prezesa Sławomira Zawadę do byłego już pana burmistrza. Co najmniej nie lepiej zwolnić miasta i gminy w Bogatyni. Pismo jest datowane na 2 marca 2017 roku. Dotyczy uciepłownienia osiedla Trzciniec w Bogatyni. Szanowny panie burmistrzu, w nawiązaniu do pisma, pozwolę sobie skrócić, żeby nie zanudzać i nie przedłużać, który przekazuje pan apel Rady Miejskiej w Bogatyni, informuje jak niżej. Elektrownia Turów od wielu lat w wyniku kolejnych inwestycji ogranicza emisję szkodliwych dla środowiska substancji. Dziś jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w pełni spełniających aktualne wymogi środowiskowe. Mając na uwadze dobro lokalnej społeczności, w pełni popieramy apel Rady Miejskiej w Bogatyni. Rozwój systemu ciepłowniczego niewątpliwie przełoży się na poprawę jakości powietrza. PGE GGK SA, oddział elektrownia Turów, jako wytwórca ciepła posiada rezerwy pozwalające zasilić osiedle Trzciniec z uwagi na to, że rozwój systemu ciepłowniczego leży w gestii dystrybutora ciepła, proponujemy przekazanie sprawy do PEC SA w Bogatyni celem przeprowadzenia analizy możliwości podłączenia zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Jednocześnie deklarujemy gotowość współpracy przy przygotowaniu analiz i na etapie podejmowania stosownych decyzji. Proszę Państwa, w ślad za tym pismem odbyło się spotkanie z radnymi zorganizowanymi w Trzcińcu przy współpracy lokalnej społeczności. Jeszcze jako zastępca dyrektora uczestniczyłem w tym spotkaniu. Uczestniczył mi burmistrz Andrzej Szmielewicz, uczestniczył pan Adamski, prezes PEC-u. Potwierdziłem możliwość podłączenia zasilania Trzcińca bez żadnego problemu. Myślę, że świadkowie to potwierdzą.
Potrzebujemy te nasze starania dla lokalnej społeczności. Nie dotyczy to oczywiście tylko uciepłownienia, nasze działania i współpraca z nowym panem burmistrzem. Mam nadzieję, że będzie mu się układać jak najbardziej dobrze i będzie to pozytywnie wpływać dla lokalnej społeczności. To może tyle jako dyrektor elektrowni, natomiast chciałbym dwa słowa jako mieszkaniec gminy. Proszę Państwa, rzeczywiście uciepłownienie i niska emisyjność to jest to, co nas truje, co nam szkodzi. Tutaj akurat obok mnie siedzi mój sąsiad przez drogę, który na pewno potwierdzi moje słowa. Mieszkam od 10 lat, wybudowałem się w Bogatyni, związałem się z nią, nie zamierzam jej opuszczać. Na ulicy Puszkina. Proszę Państwa, nowa droga. Piękna. Niektórzy mówią, że jedna z najładniejszych w Bogatyni. Występowałem jeszcze jako mieszkaniec o podłączenie do PEC-u. Niestety dostałem odmowną decyzję. Fakt faktem, że jako ciepło podłączyłem, znaczy wykorzystuję prąd elektryczny jako ciepło, które ogrzewa mój dom, no, czyli mam ogrzewanie ekologiczne. Natomiast no niestety większość mieszkańców w okolicy pali po prostu zwykłym węglem. I w przypadku bezwiecznej pogody nie da się tym powietrzem oddychać. Proszę Państwa, czy taka sytuacja dochodzi kiedykolwiek w okresach letnich? No raczej nie. Odpowiedzmy sobie w ten czas, jaki wpływ ma rzeczywiście oddziaływanie elektrowni, a jakie ta sytuacja nierozwiązana po dzień dzisiejszy. Panie Burmistrzu, zdaję sobie sprawę, że czeka Pana niełatwy okres. Ale już jako mieszkaniec, jako wyborca bardzo cieszę się, że zaszedł Pan na tym stanowisku. Życzę Panu samych sukcesów, rzeczywiście dobrej współpracy z Radą, podejmowania mądrych decyzji. Mądrych decyzji, które będą wybiegać w kilkuletnią, kilkunastą, a może nawet kilkudziesięcioletnią przyszłość. Proszę Państwa, ta gmina za chwilę będzie potrzebować innych miejsc pracy niż tylko elektrownia i kopalnia. Za około 20 lat zacznie się wyłączanie bloków. Jaka czeka nas przyszłość? Wie Pan, proszę Państwa, ja jako ten mieszkaniec odpowiadam sobie, czy tak powinna wyglądać jedna z najbogatszych gmin w Polsce? Myślę, że wybór nowego Pana Burmistrza, nowej Rady potwierdza moje przypuszczenia, że jednak nie tak. I życzę Panie Burmistrzu, żeby za 5 lat było to światełko w tunelu, które pozwoli nam z nadzieją patrzeć na kolejne 15-20. Żeby nasze dzieci nie musiały są wyjeżdżać na stałe, żeby miały do czego wracać i chciały tutaj wracać. Tego Państwu i sobie życzę. Dziękuję ślicznie. Burmistrzu, ja w imieniu dyrektorów przedszkoli składam serdeczne gratulacje. Niech to zaufanie wyborców, którym został Pan obdarzony, dodaje takiej codziennej odwagi, motywuje do aktywnej pracy, a przede wszystkim podejmowania nawet najtrudniejszych inicjatyw, o których wspomniał mój przedmówca. Życzymy licznych sukcesów, a praca na rzecz mieszkańców naszej gminy niech stanowi źródło takiej codziennej satysfakcji. Panie, Panowie Radni, przed Państwem bardzo ważna i odpowiedzialna praca. Życzymy szerokich perspektyw, spełniania inicjatyw, a przede wszystkim pomyślnej realizacji podejmowanych przedsięwzięć dla dobra nas wszystkich, całej społeczności lokalnej. Dziękuję bardzo. Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane starosto, vážená městská rado, vážení hosté. Dovolím si vás pozdravit jménem obyvatel města Chýbnant, jménem svým a gratuluji vám všem ke zvolení a pevně věřím, že spolupráce, která dříve z Bogatyně fungovala velice dobře a byla teďko nějak taková trošku neexistovala, tak já se těším, že těch dalších 5 let mě naplňuje naději, že budeme, nebo naše města,
którą chcę współpracować za Cieśnicę na społeczne zetkawanie, a zwoł pana starostu na nawściwu Privantu. Gratuluję. Pani starosta, pan starosta nie ma tłumacza, ja pozwolę sobie przekazać państwu, bo wszyscy nie. Nie zrozumieli do końca, o co chodzi w tym tłumaczeniu. Pan starosta Prydlantu przekazuje życzenia w imieniu wszystkich mieszkańców Prydlantu, mieszkańcom Bogatyni. Ma jednocześnie nadzieję, że ta dotychczasowa współpraca, która nie była najlepsza we wszystkich obszarach, pomimo tego, że odległość jest niewielka, jeśli chodzi o kontakt graniczny, mam nadzieję, że ta współpraca będzie lepsza w najbliższym okresie. Jednocześnie pan starosta pozwala sobie zaprosić pana burmistrza na wizytę we Frydlandzie. Robocza wizyta. Dobra. Dziękuję. Vážený pane starosto, vážené členky a členové Nové rady města Bogatyně, dovolte, abych i já vám za naše město Hrádek nad Nisou popřál spoustu úspěchů ve vaší nové práci, bych vám pogratuloval a abych i já vyjádřil naději za to, že naše města Frýdlant, Žitava a Bogatyně začnou opět plnohodnotně a dobře spolupracovat. A samozřejmě vás zvu také k nám do Hrádku nad Nisou a těším se na naší dobrou a příjemnou spolupráci. Velmi blahopřeji, ještě jednou děkuji. Jak starosta Finlandu, starosta Hrabka jako nasz partner w Związku Trzech Miast również przyłącza się do życzeń zarówno dla pana starosty, jak i do członków rady z życzeniami wszystkiego najlepszego, dobrej współpracy na przyszłość i lepszych efektów współpracy jako rodzice. Bardzo. Ja już będę pani w szkół po polsku mówić, także spokojnie. W imieniu dyrektorów szkół, placówek miasta i gminy Bogatynia pragniemy bardzo gorąco pogratulować nowemu panu burmistrzowi. Na niwie oświaty jest bardzo dużo pracy. Myślę, że współpraca nasza i gotowość nasza do współpracy zaowocuje jeszcze lepszymi wynikami, jeśli chodzi o oświatę, a zadania pan burmistrz na pewno wierzy, to nie są łatwe. Myślę, że kontynuować będziemy to, co już rozpoczęliśmy. Wspaniałą edukację. Nasza gmina jest pięknie prezentowana i w powiecie, i w województwie, w Polsce, a również poza granicami. No ja ze swojej strony i w imieniu koleżanek chciałabym powiedzieć, że będziemy pewnie częstymi gośćmi u pana burmistrza. Gratulujemy i życzymy powodzenia. Dziękuję. Proszę Państwa, Wysoka Rado, Szanowni zaproszeni goście, mieszkańcy naszego miasta i gminy Bogatynia. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za zaufanie, jakim żeście mnie obdarzyli w czasie tych wyborów. Zdaję sobie sprawę z tego, ile Państwo nadziei pokładacie w tym wyborze. Mam nadzieję, że Państwa nie zawiodę i tak jak deklarowałem, w czasie kampanii wyborczej będę starał się pracować tylko i wyłącznie na rzecz gminy, na rzecz mieszkańców, ku temu, abyśmy sobie tutaj żyli, tak jak w naszej małej ojczyźnie, spokojnie i dostatnie. Liczę na dobrą współpracę z Radą Miejską, z pracownikami urzędu, z pracownikami poszczególnych jednostek budżetowych. Dziękuję za deklarację współpracy ze strony niemieckiej, czeskiej. Mam nadzieję, że
będę garściami czerpał z tej współpracy ku zadowoleniu całego naszego regionu, regionu Eurodysa. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że czeka mnie mnóstwo pracy, ale jak Państwo wiecie, pracy się nie boję. Na pewno jest w urzędzie na tyle potencjał wśród ludzi, którzy przejawiają inicjatywę, mają odpowiednie wykształcenie i chcą się zaangażować w to, żebyśmy zbudowali to miejsce troszkę od nowa, ale też na bazie tej tradycji, która tutaj jest. Chciałbym też podziękować za życzenia złożone przez przedstawicieli kopalni Turów i elektrowni Turów. Chciałbym tylko jeszcze dodać, że bogactwo naszej gminy to jest, wynika stąd, że mamy na terenie naszym kopalni elektrowni. To jest podstawowy element naszego bogactwa. Nie możemy tego w żaden sposób ignorować. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie. Jestem pewien, że razem zaczniemy zmiany w dobrym kierunku, a nasza mała ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. I przed nami tylko teraz praca, współpraca, rozmowy. Jeszcze raz dziękuję. Ja za chwilę opuszczę tutaj to gremium ze względu na mój stan zdrowia. Nie mogę, że tak powiem, zbyt długo siedzieć, ale myślę, że szybko do Państwa powrócę i będziemy sobie jeszcze dużo mieli do powiedzenia, do zaoferowania w ramach naszej współpracy. Bardzo serdecznie jeszcze raz Państwu dziękuję. Chciałbym też serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi za te słowa, które zostały wypowiedziane. I myślę, że te słowa dotrzyma i ta współpraca między Radą a Burmistrzem będzie przebiegała w merytoryczny sposób i że nasza współpraca będzie naprawdę owocna. Dziękuję bardzo. Teraz chwila przerwy, ale nie rozchodzimy się, bo będziemy zaraz procedować dalej naszego przewodniczącego. Najlepsze, czy tam robili. Pan Burmistrz opuścił salę w związku, jak powiedział, swoje stany zdrowia. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i po prostu do ciężkiej pracy. Temat nam się wyczerpał. Przedstawię porządek obrad na dzień dzisiejszy, dzisiejszą sesję. To jest tak, to zaczynamy od punktu 5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni. Zgłaszanie kandydata na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni. Przepraszam. Powołanie komisji sprytacyjnej, prezentacja kandydatów, przeprowadzenie głosowania tajnego, podjęcie uchwał stwierdzących wybór, przyjęcie przewodniczącego Rady Miejskiej Bogatyni, prowadzenie sesji od przepraszam. Seniora radnego. Wybór pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bogatyni. Szósty punkt 6.1. Zgłoszenie kandydatów na pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bogatyni. Powołanie komisji sprytacyjnej, prezentacja kandydatów, przeprowadzenie głosowania tajnego, podjęcie uchwał stwierdzających wybór, wybór drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bogatyni. To jest tak, zgłoszenie kandydatów na funkcję drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bogatyni. Powołanie komisji sprytacyjnej, wystąpienie kandydatów, przeprowadzenie głosowania tajnego, podjęcie uchwał stwierdzających wybór, powołanie stałej komisji Rady Miejskiej Bogatyni ustalenie zakresów i działania i spraw głosowania. Zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa radnych ma zastrzeżenia co do programu przedstawionego przeze mnie? Tak. Bardzo bym poprosił pracownika biura rady, który zbierze od nas te zaświadczenia i zaniesie mapę pani na wrócie, dlatego że zgodnie z rozporządzeniem powinno być imię, imiona, nazwisko i podpis. A jest tylko sekretura, a nie ma podpisu pani przewodniczącej, żeby nie było niezrozumień, to nasze powyższe nie ważne. Czy ktoś z Państwa radnych ma zastrzeżenia co do programu? Wracamy do naszego tematu.
tym celu wybierzemy komisję skrutacyjną w celu wyłonienia ze swojego grona do przeprowadzenia tej do głosowania. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Czy wyrażacie zgodę? Czy jeszcze są inni kandydaci do komisji skrutacyjnej? Panie Przewodniczący, seniorze, 50 lat jest nim, mam nadzieję, że tylko na początku.
razie kontynuacji, czyli tego, co trzeba zmienić, to co trzeba poprawić. My musimy tylko ustalić, w jakich obszarach, co i w jakim terminie. Prawda jest taka, że większość rady jest radnymi doświadczonymi, którzy pracowali w poprzedniej kadencji. Zmienił się praktycznie burmistrz. Miasto i gmina musi żyć, tak jest. Nie z wszystkich rzeczy należy rezygnować. Te rzeczy, które były dobre, trzeba kontynuować. Co trzeba zmienić, to będziemy ustalali z pewnością na najbliższych dniach. Dane nam było usłyszeć kilka cierpkich słów ze strony gości, którzy jeśli przyszli na naszą uroczystość. Ale trzeba to przyjąć. Po prostu trzeba przyjąć, zweryfikować i ustalić, co tak naprawdę trzeba zmienić. Bo zmiana to nic innego jak restrukturyzacja. W związku z tym, że mamy jednego kandydata, praktycznie tak sobie wyobrażam przyszłość tej rady jako działanie wspólne z organem wykonawczym. Tak sobie to wyobrażam, że również będzie zachowana pewna odrębność między organem wykonawczym a między organem uchwałodawczym. Chciałem w związku z tym spytać kandydatkę na przewodniczącą rady, zanim oddam swój głos, na to, jak wyobraża sobie pracę w przyszłej rady. Przede wszystkim, jakie ma znaczenie dla mnie osobiście, a także dla bogatyńskiego samorządu, taki temat jak strategia rozwoju, która została przyjęta przez tą radę, także pamiętacie Państwo, w 2014 roku. Co z tym wartym należy zrobić, jak do tego tematu podejść na przyszłość i czy to jest ważny dokument, czy taki dokument, który nadal może leżeć głęboko, głęboko w szopanie. I to jest pytanie pierwsze. I drugie pytanie, tak gwoli jasności na przyszłość, czy kandydatka ma jakieś roszczenia wobec gminy, czy gmina ma jakieś roszczenia wobec kandydatki. Chodzi mi o postępowania, tak? Mówię postępowania finansowe, żeby wyjaśnić, czy ta funkcja będzie przeszkadzała, czy nie pomagać. Jeszcze pan Jerzy Wiśniewski, a potem udzielimy głosu pani Dorocznym. Chciałem widzieć. To prosimy pani Dorotę.
A wracając do pytania radnego Zbigniewa Szatkowskiego, pierwszego, które dotyczy strategii, która została opracowana dobrych kilka lat temu, strategii, która myślę, że jest zakurzona, uważam, że należy ją odkurzyć, należy zajrzeć do tej strategii, należy ją zweryfikować w stosunku do obecnych możliwości obecnego czasu. Jest to dokument, który powinien stanowić podstawę działania gminy. Wytyczne dla radnych, wytyczne również dla burmistrza, ponieważ strategii gminy zostały zawarte plany, zamierzenia na najbliższe lata, na lata, o których mówił tutaj przed chwilą pan dyrektor elektrowni. To tam właśnie znalazły się sugestie i plany, w jakim kierunku gmina powinna pójść, co dla niej jest najważniejsze, a też jakie formy dla mieszkańców my jako radni zaproponujemy, jakie miejsca pracy i jakie formy rozwoju. Kolejne pytanie, panie radny, dotyczyło, to nie pamiętam, roszczeń wobec gminy. Ja myślę, że tak jak pan wstępnie, pan Zbigniew Szatkowski wspomniał, my stanowimy, my nowo powołani radni, stanowimy kontynuację działań poprzednich kadencji. I my powinniśmy stać na straży tego, aby wszelkie roszczenia, jakie miały miejsce zupełnie niedawno, zostały wyjaśnione, kontynuowane, aby społeczeństwo dowiedziało się o tym, o czym się chce dowiedzieć. I co stanowi to, że nasza gmina znalazła się w takiej akurat sytuacji. Myślę, że szanowni radni, liczę na was, na wasz głos. Myślę, że zrobię wszystko. Będę bardzo zdeterminowana do tego, aby mieszkańcy z nas radnych, jak również z poczynań burmistrza nowo wybranego, byli usatysfakcjonowani, aby wszelkie ich prośby, żądania, deklaracje zostały wyjaśnione tu na tej sali, abyśmy z pełną determinacją mogli rozwiązywać te wszystkie problemy, z którymi boryka się na dzień dzisiejszy gmina. Ja ze swojej strony bardzo proszę o głos i obiecuję dbać o to, aby sesje przebiegały w sposób bardzo prawidłowy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani radnej Dorocie Krakowskiej. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś zapytanie do kandydatki na przewodniczącą rady? Może ktoś z państwa chciałby jeszcze jakiś głos zabrać, coś powiedzieć, zapytać? Mamy też chwileczkę przerwy. Jeżeli nie, to zrobimy 5 minut przerwy technicznej. Nie rozchodzimy się za daleko. Komisja sprawdzacyjna nie przygotuje karty głosowania. Także chwileczkę, jeżeli nie ma zapytań, to troszeczkę papierosika jakiegoś małego wracamy. Rado, szanowni zgromadzeni goście, ukonstytuowała się komisja rekrutacyjna do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Rady Miasta Bogatyni. Komisja przeliczyła karty do głosowania. Kart do głosowania jest 21. Kandydatem na przewodniczącego komisji do Rady Miejskiej jest pani Dorota Bojakowska. Będziemy przystępować do głosowania. Karta do głosowania z wyboru przewodniczącej Rady Miejskiej w Bogatyni. Odczytam treść karty do głosowania. Czy jest pani, pan za wyborem radnej pani Doroty Bojakowskiej na przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni? Na karcie znajdują się trzy kratki,
Pierwsza jest za, druga jest przeciw, trzecia wstrzymujący. Na karcie zaznaczamy krzyżykiem w kratce jedno z pozycji za, przeciw, wstrzymujący. Będę po kolei wyczytywał z listy. Poczytany radny będzie podchodził do mównicy, zakreśli swój głos. Długopis tam się znajduje, wrzuci kartę do urny, następnie komisja uda się do biura rady w celu przeliczenia głosów i ogłoszenia wyników wyborów Rady Miejskiej. Dziękuję i wyczytuję po kolei. Proszę podchodzić, odbierać kartę i głosować. Pan Krystian Pajcar. Pan Filip Barbachowski. Pan Jakub Piniarz. Marek Marczak. Pan Ryszard Morawski. Pan Krzysztof Guziela. Pani Barbara, proszę. Pan Krzysztof Peremicki. Pan Zbigniew Czaczorki. Pan Dawid Stefanik.
Pan Jerzy Śmierci. Stwierdzam, że głosowanie zostało zakończone. Teraz komisja uda się z urną do biura rady w celu przeliczenia głosów i spisania protokołu wyborów. Przewodniczący. W związku z tym, że komisja udaje się na liczenie głosów, ogłaszam 10 minut przerwy. 10 minut obecnie. Komisja skutacyjna jest już po sporządzeniu protokołu o kwestii wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni. Tak, odczytam protokół. Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni sporządzony na sesji w dniu 21 listopada 2018 roku. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Piotr Kawecki, członek Krystian Bajcarowicz, członek Jakub Piniarz, członek Michał Kubica stwierdza, co następuje. Na punkcie przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni zgłoszono kandydaturę radnej Doroty Pojakowskiej. Liczba radnych Rady Miejskiej w Bogatyni obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 21. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 21. Liczba kart wyjętych z urny 21. Liczba głosów ważnych 21. Liczba głosów nieważnych 0. Głosów za. Przyjęcie na funkcję przewodniczącego pani Doroty Pojakowskiej 14. Głosów przeciw 7. Głosów wstrzymujących się 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny pani Dorota Pojakowska uzyskała wymaganą ilość głosów i została wybrana na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni. Ponadto komisja skrutacyjna stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły następujące okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na ważność głosowania. Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakończono i podpisano i tu podpisy przewodniczącego i członków komisji. Dziękuję bardzo i gratuluję pani Dorocie Pojakowskiej spełnienia tej zaszczytnej funkcji. Thank you.
wszystkie Państwo, którzy zagłosowaliście na mnie. No tym, którzy nie zagłosowali, myślę, że udowodnię swoją pracą, swoją determinacją, że zasługuję na tą funkcję. Szanowni Państwo, przystępujemy do dalszego ciągu prowadzenia sesji. Jesteśmy w punkcie 6. Wybór pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni. I w tym momencie, zanim nastąpi powołanie komisji skrutacyjnej, nastąpi zgłaszanie kandydatów na tą funkcję. I bardzo proszę, kto z Państwa zgłasza kandydata na funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni? Zgłasza się pan Dominik, radny Dominik Zabada. Bardzo proszę. Ja bym chciał zgłosić pana radnego Artura Olesza. Czy pan radny Artur Olesz wyraża zgodę? Tak, wyraża zgodę. Pani Barbara Otroczuk, bardzo proszę. To samo właśnie. Dziękuję bardzo. Ta sama kandydatura. Rozumiem, że teraz nastąpi komisja skrutacyjna, jest w podobnym składzie. A więc bardzo proszę komisję skrutacyjną, aby udała się do swojej pracy. Pan przewodniczący Piotr Kawecki. Bardzo proszę, prosi o głos pan Trzonkowski, proszę. Tak, trochę mnie tu nie było, panie Zbigniewie, już obroty, proszę. Pierwszy dzień zawodasz. Żeby to nie poszło tak o łatwo, no mówiłem, że społeczeństwo oczekuje nowej jakości pracy nie tylko burmistrza i jego urzędników, ale także i nowej jakości pracy Rady. Mam pytanie do kandydata. Chciałem spytać, jak pan pojmuje, czy jak pan zinterpretuje pojęcie, z którym często posługujemy się w samorządzie, to znaczy, jeżeli chodzi o samorząd, o władze wykonawcze, o burmistrza, radę, ten razem, ale osobno, do doświadczenia ostatnich lat były nieprzyjemne dla Rady. Okazało się, że burmistrz przejmował dość często kompetencje Rady. W związku z tym oczekuję od pana burmistrza. To jest jedno pytanie i drugie pytanie tradycyjnie to jest tego typu. Czy pan ma roszczenia jakieś do samorządu powiatowskiego? Czy ewentualnie samorząd powiatowski ma roszczenia do pana? Bardzo dziękuję i proszę kandydata może do mównicy, kandydata na pierwszego wiceprzewodniczącego, ale można ściągnąć, to jest bardzo lekka konstrukcja, bardzo proszę, będzie bardziej widoczny kandydat. Radny Artur Ogrzesz, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni radni, powiem tak, że to jest zostało opisane już w rozdziale trzecim władze gminy, gdzie w paragrafie 16 jest jasno określone, że organami gminy jest rada i burmistrz, czyli kompetencje są jasno określone, jasno rozpisane, więc razem i osobno, albo osobno czy razem, to będzie wynikało tylko z jednej podstawowej kwestii, że to, co będzie działaniem burmistrza, które będzie nam przedkładał, albo my będziemy zobowiązywali burmistrza do realizacji tych naszych projektów uchwał, czy już podjętych uchwał, będzie to wykonywane i będzie wykonywane zgodnie z zasadami prawa i tego, do czego nas obowiązuje i statut, i uchwała Rady Gminy w sprawie statutu gminy miasta Bogatynia. Przepatrzę tylko na
oddziałów, którzy na określonym sposobie wydawania dokumentów i dostępie do informacji publicznej te dokumenty będą przekazywać. W paragrafie 8 zasady uzyskania korzystania z dokumentów zapis jest następujący. Dokumenty dotyczące posiedzeń Rady oraz Komisji Rady, protokoły udostępniane będą w Biurze Rady w każdy poniedziałek i czwartek, godzina 13.15 w obecności wyznaczonego pracownika biura. A w następnym punkcie, w uzasadnionych przypadkach za zgodą burmistrza lub upoważnionej przez niego osoby, dokumenty, o których mowa o niniejszym paragrafie, mogą być udostępniane w innych terminach. Więc burmistrz wskazuje na dokumenty pracy Rady, a nie wskazuje na dokumenty, które prawo jego zobowiązuje do upublicznienia. Nic nie ma w tym punkcie o dokumentach złożonych w kancelarii i których to burmistrz z mocy prawa powinien udostępnić. W paragrafie 10 jest zapis taki. Wniosek o udostępnienie dokumenty składa się w Biurze Rady lub w Kancelarii Urzędu w zakresie właściwego organu. I tutaj naprawdę jest tak wszystko pomieszane, że najpierw dokumenty udostępnia budynek, czyli urząd, bo nie ma tutaj wskazanych osób, a kierownikiem urzędu jest burmistrz, więc powinien być wskazany jako burmistrz i może uważnić osoby, które takiej informacji będą udzielać i jednocześnie wyznacza udostępnianie dokumentów przez Biuro Rady, które jego w ogóle nie dotyczy. Rada jest najważniejszym organem gminy i ona podlega własnej ocenie, a nie ocenie burmistrza. W paragrafie 17 władze gminy jest jasno napisane, że działalność organu gminy jest jawna. Jak z tym było? Różnie. Każdy może to sam ocenić. W paragrafie 27 organizacja i tryb działania Rady jest zapis, że w sesji uczestniczą w sprawie zabrania głosu burmistrz i jego zastępcy, przewodniczący organów wykonawczych, jednostek komisyjnych, sekretarz i skarbnik, co jest oczywiste. I teraz powiem coś, co jest najważniejsze. Wiele było polemiki i dyskusji przed wyborami, że przedstawiciele organizacji społecznych, samorządowych, tych, które nie były wygodne i które miały własne zdanie w wielu sprawach, które prosiły o głos, nie był im ten głos udostępniany. A jasno jest napisane, że zaproszeni przez przewodniczącego przedstawiciele organizacji społecznych, którzy bezpośrednio dotyczą sprawy objęte porządkiem obrad sesji lub których udział uzasadniony jest ze względów na przedmiot rozpatrywanych spraw. Czyli do kogo można mieć pretensje? Tylko do przewodniczących rad i do radnych, którzy o takie głosy nie występowali, a ten głos się każdemu należy, bo to jest zapis, który jasno brzmi i jego nie trzeba interpretować. W paragrafie 33 jest zapis, to jest 5 punktów w tym paragrafie. Podczas obrad przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo zabrania głosu przysługuje przewodniczącemu komisji właściwie ze względu na przedmiot obrad. Burmistrz oraz jego zastępcy mają prawo do głosu poza kolejnością. W każdym punkcie w porządku obrad przysługuje radnemu prawo do dwukrotnego zabrania głosu, jednej repliki i jednego sprostowania. Czas wystąpienia burmistrza, wnioskodawcy, przewodniczącego komisji nie powinien przekraczać 10 minut, czyli mieli takie same prawo. A jak wyglądały te rady 40-minutowe, które były nieraz na temat, to co widzieliśmy i oglądaliśmy. Więc nie było to też respektowane, ani nie było to też realizowane. I w paragrafie 34 dla zapewnienia sprawnego przebiegu sesji oraz przewodniczący może, przepraszam, zwrócić uwagę radnemu za niezgodną z przedmiotem obrad treść wystąpienia pod rygorem odebrania głosu, odebrać radnemu głos, gdy zabiera głos po raz trzeci w tej samej sprawie. I teraz tak, jeżeli nie zgadzamy się na prawo, to należy je zmienić. Ale jeżeli takie prawo obowiązuje, to należy go przestrzegać. Więc jak było z przestrzeganiem prawa poprzednio? To widzieliśmy i to wynika z tego dokumentu, który każdy powinien dostać i każdy powinien przede wszystkim znać. To jest odpowiedź taka pokrótce, że relacje mają być oczywiście partnerskie, ale na zasadach określonych w prawie. Najważniejszym organem gminy jest rada, potem jest burmistrz. I na ostatnie pytanie odpowiem, nie mam ani o żadnych roszczeń wobec gminy, ani gmina Łowicka. Dziękuję. To, o czym pan radny Artur Oniarz tutaj mówił dzisiaj, każdy z państwa radnych macie
w swoich teczkach wydrukowany statut, także te wszystkie zapisy bardzo myślę, że dobrze radnych, nowych szczególnie, aby zapoznali się ze statutem. Będziemy go tutaj na tej sali przestrzegać. W tym momencie trwa praca komisji skrutacyjnej. Myślę, że bez rozchodzenia się jakieś 10 minut przerwy. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, podobnie jak przy wyborze przewodniczącego, przystępujemy do głosowania na wybór pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Miasta i Gminy Bogatynia. I tak jak było poprzednio, będę wyczytywał po kolei. Zapraszam do tutaj mównicy. Będę wydawał karty. Zapraszam pan Krystian Bajorowicz. Zasada głosowania taka sama. Czy jest pan za wyborem pana Artura Ojasa za wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni? 3 kratki za, przeciw, wstrzymujący, znakiem nic zaznaczony w 1 kratce. Pan Filip Barbarowski. Pan Jakub Kliniar. Pani Krystyna Wójtek-Zimowarska. Pan Eugeniusz Kubita. Pani Basia Ostrowczuk. Pan Krzysztof Berenicki.
Pan Artur Śliwak. Proszę pani, nie wiem. Pan Dawid Szczepanik. Pan Jerzy Wiśniewski. Pan Dominik Zabawa. No i ja jako poznawca. Zapraszam członków komisji skrutacyjnej do biura w celu przeliczenia głosów. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Szanowni Zgromadzeni Goście. Odczytam protokół komisji skrutacyjnej z wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni, sporządzony na sesji w dniu 21 listopada 2018 roku. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Piotr Kawecki, członek Krystian Bajcarowicz, członek Jakub Biniasz, członek Michał Kublica stwierdza, co następuje. Na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni zgłoszono kandydaturę radnego Artura Oliasza. Liczba radnych Rady Miejskiej w Bogatyni obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 21. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 21. Liczba kart wyjętych z urny 21. Liczba głosów ważnych 21. Liczba głosów nieważnych 0. Za kandydaturą na wiceprzewodniczącego radnego Artura Oliasa opowiedziało się 19 osób. Jedna osoba się wstrzymała. Jedna osoba była przeciw. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Artur Oliasz uzyskał wymaganą ilość głosów 19 i został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni. Ponadto komisja skrutacyjna stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły następujące okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na ważność głosowania. Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakończony i podpisano przez członków komisji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. Szanowni Państwo, czy Pan Wiceprzewodniczący coś chce powiedzieć? Ja. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnego punktu. Wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni. W tym momencie proszę o zgłaszanie kandydatur. Zgłasza się Pani Barbara Odrączuk, proszę. Szanowna Rado,
kandydata do Rady Miejskiej na wiceprzewodniczącego pana Ryszarda Morawskiego. Dziękuję. Czy pan Ryszard Morawski wyraża zgodę? Komisja skrutacyjna w składzie wcześniej pan Zbigniew Szankowski się zgłasza. Może na razie powiem, że komisja skrutacyjna w składzie wcześniej wybranym nie ma ku temu. Pani Piwowarska, tak, się zgłasza? Pani przewodnicząca, nie zapytała pani, czy są jeszcze jakieś kandydatury. O, bardzo przepraszam. Są jeszcze jakieś kandydatury? Bardzo proszę. Pani Krysiu? Nie, ale po prostu rozumiem, że jak mamy przestrzegać, to przestrzegać. Dobrze, oczywiście. Więc powtarzam, czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie widzę. Myślę, że w tym momencie, skoro kandydat wyraził zgodę, komisja skrutacyjna może udać się do pracy. Natomiast pan radny Zbigniew Szatkowski, proszę o głos. Dziękuję za uwagę, pani Krzysztof. Tak też mi się nawiązuje na początku, że staramy się też czegoś. Natomiast ja tradycyjnie mam tylko kandydata pytania. W związku z tym, że rada jest to ciało, które powinno pracować w sposób przejrzysty, zorganizowany, fachowy, to znaczy łącznie z tym, że może korzystać z innego rodzaju doradztwa, chciałem zadać pierwsze pytanie. Jak pan kandydat na radnego, pan radny Morawski, odniesie się do terminu transparentność pracy rady, to jest jak to będzie widział. Ja mam nadzieję, że przynajmniej nie będzie takiej historii, że będą się takie zdarzały historie, jak to doświadczyliśmy kiedyś z panem radnym Wojciechowskim, kiedy odbierano nam głos, kiedy wyłączano nam mikrofon. Tutaj ja bym sobie tego nie życzył, bo takie historie miały miejsce kiedykolwiek. I chwilę przy okazji czoła, że pani Jerzy za informacje, które transferuje pan do radny, że mogli z tego korzystać. I drugie pytanie, panie kandydacie, jest takie, czy w pana przypadku, podobnie jak pozostałych dwóch, występują roszczenia w stosunku do gminy, czy ewentualnie gminy stosunku do pana, to, że tak powiem, dotyczy wypełnionej funkcji, którą pani wypełnia. To tyle. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Ryszard Morawski, proszę do mówienia. Dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję koledze radnemu za te dwa pytania. Odpowiem troszeczkę inaczej niż wszyscy moi przedmówcy, bo myślę, że powiedzieli już tak szczegółowo wszystko, że ja odpowiem troszeczkę inaczej. Szanowni Państwo, rota przysięgi, na którą żeśmy złożyli przysięgę bycie radnym, jest tak zobowiązująca, która zobowiązuje każdego radnego i mnie do pełnienia roli bycia radnym uczciwie. I tutaj bym chciał wymienić może takie pewne nazwisko. Szanowni Państwo, pamiętam rok 1984, jako młody chłopiec, mężczyzna, zostałem radny, to jeszcze poprzedni ustrój, to była też nauka. I potem te wszystkie inne kadencje, które rozpoczynałem, obok mnie siedział w świętej pamięci Ilichaj, on mnie nauczył jednej rzeczy. Ma służyć mieszkańcom, a nie mieszkańcy tobie. Szanowni Państwo, także odpowiadam z serca. Wyborcy, wybierając mnie, mogą liczyć na moją uczciwość i na ciężką pracę dla nich. I drugie pytanie, nie mam żadnych zobowiązań w stosunku do i odwrotnie. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Nie widzę żadnych pytań do kandydata. Komisja pracuje. Myślę, że oczekujemy. Nie rozchodzimy się, oczekujemy na wyniki.
Komisja już jest gotowa. Bardzo proszę pan radny Piotr Kalecki o przedstawienie wyników głosowania. Przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania na wybór drugiego wiceprzewodniczącego Rady. Wybrany został jeden kandydat, radny Ryszard Morawski. I tak jak w poprzednim głosowaniu będę po kolei zapraszał po kartę i do mównicy, i do mównicy. Pan Krystian Wajcarowski. Pan Filip Arkawowicz. Pan Jakub Winiarz. Pan Jerzy
Tomasz Wiśniewski. Pan Dominik Zawada. Zapraszam członków komisji kontaktowej do przeliczenia głosów do biura rady. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni zgłoszono kandydaturę radnego Ryszarda Morawskiego. Liczba radnych Rady Miejskiej w Bogatyni obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 21. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 21. Liczba kart wyjętych z urny 21. Liczba głosów ważnych 21. Liczba głosów nieważnych 0. Głosów za przyjęciem kandydatury radnego Ryszarda Morawskiego 12. Głosów przeciw 8, głosów wstrzymujących się 1. Wobec
czego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Ryszard Morawski uzyskał wymaganą ilość głosów 12 i został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni. Ponadto komisja skrutacyjna stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na ważność głosowania. Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakończono i podpisano i tu podpisy komisji. Dziękuję ślicznie. Na tym komisja skrutacyjna skończyła swoją pracę. Bardzo dziękuję komisji za pracę przy głosowaniach. Gratuluję wiceprzewodniczącemu. Szanowni Państwo, radni, a więc 10 minut przerwy, abyśmy tutaj technicznie przygotowali sposób głosowania. Natomiast jeszcze jest czas, bardzo proszę, kto chce pracować w poszczególnych komisjach, prosimy tutaj o zgłaszanie się. 10 minut przerwy. Zanim przystąpimy do powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Bogatyni, o głos poprosił pan burmistrz. Bardzo proszę. Witam Państwa jeszcze raz po krótkiej przerwie. Chciałbym przede wszystkim pogratulować pani Dorocie Bojakowskiej wyboru na przewodniczącą Rady. Również panu Arturowi Boliaszowi i Ryszardowi Morawskiemu jako dwóch wiceprzewodniczących. I w ferworze walki zapomniałem Państwu przedstawić dwie osoby, które będą pełniły funkcję wiceburmistrzów. Pierwszą osobą jest pani Bożena Wojciechowska. Zapraszam. Zapraszam wręczyć nominację. Proszę bardzo. Jeżeli pani chce kilka słów do rady. Na razie nie. Dziękuję bardzo. Drugim moim zastępcą, czyli burmistrza do spraw inwestycji, na to stanowisko powołałem pana Wojciecha Sawickiego. Niestety z racji pełnionych teraz obowiązków nie może dzisiaj się stawić na naszej sesji. Będzie powołany z dniem 26 tego miesiąca. Także to jest tyle informacji, które chciałem Państwu jeszcze przekazać z ostatniej chwili. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia wkrótce. Bardzo dziękujemy, gratulujemy nowo powołanym pracownikom tutaj, nowo powołanym burmistrzom. Przechodzimy do naszych obrad. A więc wszyscy radni, którzy wyrazili akcept pracy w komisjach Rady Miejskiej, mieli taką możliwość, aby zapisać się tutaj do poszczególnych komisji. Pan wiceprzewodniczący, bardzo proszę o odczytanie składów osobowych poszczególnych komisji. Poczekam na łaskawę. Zgodnie z złożoną deklaracją przez radnych, dwie komisje mamy ustawowo ograniczone ilością kandydatów. To jest ta komisja rewizyjna 7 osób i komisja do spraw skarg, wniosków i petycji, gdzie jest 5 osób i dzisiaj zgodnie z prawem musimy wybrać przewodniczącego tej komisji osobną uchwałą, a wiceprzewodniczącego zaproponuję na posiedzeniu komisji. Przewodniczący tej komisji w głosowaniu będzie wiceprzewodniczący. I teraz tak, zgodnie z deklaracją radnych proponujemy, aby, to jest propozycja, musimy przegłosować, aby Komisja do Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy liczyła 8 osób, Komisja do Spraw Budżetu 6 osób, Komisja do Spraw Oświaty i Sportu
liczebny tej komisji, a potem zgodnie ze złożoną deklaracją przez radnych zaproponujemy osoby do poszczególnych komisji. Szanowni Państwo, pani Krystyna Piewowarska, tak? Zgłasza się? No, teraz już nie, także bardzo dziękuję. Dobrze. Czyli komisja, ja mam tutaj według ułożonych listematów, najpierw nad Komisją Skargi Wniosków i Petycji będziemy procedować. Panie Wiceprzewodniczący, tak mam ułożony tutaj system głosowania. Dobrze, czyli do komisji, już, tak? Do komisji skarg, wniosków i petycji akces złożyli następujący radni. Radny Kawecki Piotr, radna Otrosiuk Barbara, radny Zapada Dominik, radny Winiarz Jakub i radny Szywanik Dawid. Następną komisją jest komisja rewizyjna. Położona. Teraz komisja rewizyjna. Wiceprzewodniczący odczytał skład osobowy komisji do spraw skarg, wniosków, petycji. Teraz komisja rewizyjna. Bardzo proszę. Do komisji rewizyjnej akces złożyli następujący radni. Radny Kawecki Piotr, radny Szatkowski Zbigniew, radny Szczepanik Dawid, radny Wiśniewski Jerzy, radny Siwak Artur, radna Otrosiuk Barbara i radny Kubica Eugeniusz. Następną komisją jest Komisja do Spraw Obywatelskich i Rozwoju. Ta komisja zgodnie z propozycją będzie liczyła 8 osób. I akces do tej komisji, do pracy tej komisji złożyli radny Kawecki Piotr, radny Kubica Eugeniusz, radna Wojakowska Dorota, radny Morawski Ryszard, radny Siwak Artur, radny Szatkowski Zbigniew, radny Szczepanik Dawid i radny Zawada Dominik. Następna komisja, komisja budżetu. Do pracy w tej komisji akces złożyli będzie liczyła 6 osób, radny Wojsorowicz Krystian, radna Wojakowska Dorota, radny Marek Marczak, radna Otrosiuk Barbara, radny Szczepanik Dawid i radny Zawada Dominik. Kolejna komisja do spraw oświaty i sportu. Ta komisja będzie najliczniejsza, składała się z 9 radnych i do pracy w tej komisji akces złożyli. Radny Barbachowski Filip, radny Winiarz Jakub, radna Wojakowska Dorota, radny Tracz Tomasz, radny Oliasz Artur, radny Wajsarowicz Krystian, radny Zawada Dominik, radny Wiśniewski Tomasz i radny Kulica Michał. I ostatnia z komisji to jest komisja do spraw zdrowia. Ta komisja będzie liczyła 7 radnych. Wajsarowicz Krystian, Wojakowska Dorota, Feremicki Krzysztof, Dudziak i Obrazka Krystyna, Oliasz Artur, Kawecki Piotr i Ośrodziu Barbara. Szanowni Państwo, proszę o pytanie moje brzmi, czy co do tych kandydatur jesteście Państwo zgodni, może ktoś jeszcze przemyślał, chciałby dopisać się do którejś z komisji. Nie widzę. W związku z tym proponuję, abyśmy głosowali tak zwanym blokowym systemem. Jeżeli celem głosowania jest wybór co najmniej 2 osób, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie obsadzanych stanowisk lub funkcji, Rada może dokonać wyboru w głosowaniu blokowym. W głosowaniu blokowym radny dysponuje tylko jednym głosem i głosuje nad przyjęciem wszystkich zgłoszonych kandydatur łącznie. Także ja jako przewodnicząca proponuję Państwu taki sposób głosowania. Kto jest z Państwa za przyjęciem takiego sposobu? Głosujemy na razie ręcznie, bo nie mamy tego pytania akurat wprowadzonego do systemu. Także kto jest za takim? Proszę głosować poprzez podniesienie ręki.
wszyscy radni zadeklarowali pracę? Tak, deklarowali tutaj radni. Trzy razy powtarzaliśmy, kto z radnych było odczytane przez wiceprzewodniczącego, głośno i wyraźnie każde nazwisko. Każdy radny, ja powtórzyłam co najmniej dwa razy, czy ktoś jeszcze pragnie pracować w którejś z komisji. Nikomu nie blokujemy pracy, żadnej z komisji, wręcz zachęcamy. Także myślę, że wszystko jest jasne i czytelne. Także bardzo proszę o głosowanie poprzez podniesienie ręki. Kto jest za blokowym sposobem głosowania? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. A więc bardzo dziękuję. Więc już przygotuję system, ponieważ to będzie musiało być publikowane. Musimy tutaj bardzo szczegółowo tutaj nad tym się przychylić. Jest pytanie, Pani. Nie widzę. Jest. Bardzo proszę, Pani Krystyna Ludziak-Piwowarska. Ja z pytaniem do radnego Musielaka. Czy nie deklaruje Pan pracy w żadnej komisji? Bo jak coś nie zauważyłam. Nie deklaruje. Dziękuję również bardzo, a więc myślę, że w tym momencie nie widzę więcej pytań. Możemy przystąpić do głosowania. Dieta się liczy. Głosujemy nad powołaniem stałej komisji skarg, wniosków i petycji liczącej 5 radnych. W następującym składzie osobowym, poproszę tutaj, Kawecki Piotr, Otroczuk Barbara, Zawada Dominik, Winiarz Jakub, Szczepanik Dawid. Kto jest za powołaniem wyżej wymienionej przeze mnie komisji? Proszę, głosujemy poprzez naciśnięcie i podniesienie ręki. Kto jest za? Chwileczkę, bo tutaj mamy niedozwolony, rozpoczynamy niedozwolony znak w nazwie sesji. Panie kierowniku Biura Rady, proszę. Eugeniusz, przepraszam, rzeczywiście popatrzyłam. Chciałbym prosić pana Dominika za
czy pan Piotr Kalecki wyraża zgodę? Pan Zarada, Dominik? Rozumiem. To proszę wyłączyć ten przycisk. Więcej nie widzę zgłoszeń radnych. Oczywiście taki system wymaga przerw, także rozumiecie Państwo, musimy wprowadzić teraz, bo była jedna kandydatura, byłoby łatwiej, padły dwie kandydatury, robimy dosłownie minutę przerwy. Komisja do spraw obywatelskich i rozwoju.
Zamykamy salę obrad w tym momencie. Wszystkie pulpity działają. Być może ktoś z radnych niewystarczająco mocno dociska. Może zróbmy taki... Zróbmy Państwo taki test. Każdy niech wyciągnie na chwilę kartę i włoży ją ponownie. My tutaj mamy pogląd, że wszystkie karty dokładnie działają. Kontrolka się świeci, bo trzeba nacisnąć jeszcze raz. Proszę o głos. Proszę bardzo. Widzę, że się zgłasza, nie wiem. O, już nie, już tutaj było dwóch radnych, których się zgłaszało, ale już widzę, że dobrze. Czyli potrzebne było szkolenie jednak nowych radnych. Prosisz o głos, tak? Pan radny? Bardzo proszę, tylko... O, już. Ja bym prosił, żeby może przeliczyć ręce, które były podniesione do góry przez kierownika biura rady i sprawa będzie załatwiona. Będziemy w głosowania do Wszystko działa, prosimy bardzo, nie będziemy nazwiskami tutaj operować, ale niektórzy radni rzeczywiście niedokładnie przyciskają przycisk. Należy zdecydowanym ruchem dociskać za, przeciw bądź wstrzymanie się. Przechodzimy do dalszego ciągu naszego powoływania komisji. Była komisja rewizyjna, teraz Komisja do Spraw Obywatelskich i Rozwoju. Bardzo proszę jeszcze raz o przypomnienie członków tej komisji. Ta komisja będzie składać się do 8 radnych i akcent do pracy w tej komisji zgłosili radny Kalecki Piotr, radny Kubica Eugeniusz, radna Wojakowska Dorota, radny Morawski Ryszard, radny Siwak Artur, radny Szatkowski Zbigniew, radny Szczepan Dalik i radny Zawada Dominik. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy głosowanie nad powołaniem tej komisji. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I pięknie, już jest dobrze. Głosowało 21 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Komisja do spraw budżetu. Bardzo proszę o przypomnienie, kto zadeklarował się do pracy w tej komisji. Komisji do spraw budżetu do pracy zgłosili się następujący radni. Radny Państwowicz Krystian, radna Wojewódzka Dorota, radny Marek Marszak, radna Wojewódzka Barbara, radny Szczepan Kalik i radny Zawada Dominik. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za powołaniem tej komisji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 21 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna komisja. Komisja do spraw oświaty i sportu.
burmistrza. Do pracy zgłosiło się 9 radnych i radny Warpakowski Filip, radny Iliasz Jakub, radna Wojakowska Dorota, radny Krasz Tomasz, radny Wojasz Artur, radny Majserowicz Krystian, radny Zawada Dominik, radny Wiśniewski Tomasz i radny Kulica Michał. Dziękuję. Rozpoczynamy głosowanie nad powołaniem tej komisji. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 21 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta i w dniu dzisiejszym została nam jeszcze Komisja do Spraw Zdrowia i bardzo proszę o przytoczenie radnych. W Komisji do Spraw Zdrowia do pracy zgłosiło się 7 radnych. Radny Wajserowicz Krystian, radna Wojakowska Dorota, radny Terewicki Krzysztof, radna Buziak-Kiłowarska Krystyna, radny Wojciech Artur, radny Kawecki Piotr i radna Otrocki Barbara. Dziękuję i rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I tym sposobem powołaliśmy w dniu dzisiejszym kolejną, już ostatnią komisję. 21 radnych głosowało, wszyscy radni byli zgodni, byli za, także stwierdzam, że uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, pierwsza sesja inauguracyjna w tej kadencji dobiega końca. Mamy tutaj jeszcze pytanie z sali. Pan radny Zbigniew Szatkowski, bardzo proszę. To nie jest pytanie, Pani Przewodnicząca. To jest wniosek skierowany do Głównego Prezydium, raczej Pani Przewodniczącej, żeby z uwagi na to, że zbliża się koniec roku, wiele kwestii pozostaje otwartych, dotyczących przede wszystkim stanu. To znaczy, mój wniosek jest taki, żebyście Państwo wystąpili do burmistrza o przygotowanie przynajmniej wstępnych informacji dotyczących stanu gminy, bo na dzień dzisiejszy różne informacje chodzą na ten temat. Przede wszystkim w jaki sposób zamierza to zrobić. Myślę, że pewnie będzie chciał skorzystać z audytu. I do Państwa jest wniosek tego typu, Pani Przewodnicząca, żeby na następną sesję przygotować informacje dla pozostałych radnych w sprawie pism, które zostały skierowane do Rady Miasta i Gminy przez różne instytucje, o których my na dzień dzisiejszy wiemy, albo nie wiemy, wiemy tylko, że tak powiem, przez długo. Macie Państwo możliwość, żeby to skonfrontować, zresztą będzie Pani przejmowała obowiązki od poprzedniego przewodniczącego Rady, bo tak to sobie wyobrażam. Zakreśleniem Pani nie słyszy? To dobrze. To znaczy chodzi o te sprawy, które są w toku. W tej chwili przede wszystkim należało Radzie też przybliżyć ostatnie uchwały, które zostały podjęte przez Radę Miasta i Gminy. Jaki mają skutek, jakie są z tego tytułu konsekwencje, zobowiązania. To są te rzeczy, które trzeba radnym przedłożyć do informacji na następnej sesji, żeby nie musieli dowiadywać się po kątach, o co idzie w tej całej sprawie. Panie radny, w myśl statutu powinien Pan, potraktujemy Pana wniosek jako wniosek formalny, który będzie przedmiotem za chwilę głosowania. Prosiłabym, aby Pan może w takim tempie ekspresowym. To znaczy, ja nie muszę tego wniosku raczej pisać tego wniosku, bo myślę, że będzie to wynikało z konsekwencji pracy. Tak, tak. Pracy Pani Przewodniczącej, taka informacja radnych się należy. Czyli sprecyzujmy ten wniosek. Tak zwane umowne prezydium występuje do burmistrza. To znaczy o informację na temat akurat sytuacji finansowej gminy, bo przecież nie działamy w próżni. Nie działamy w próżni i
Dziacku. Rozpoczęła się akcja zima. Ktoś już w ramach swoich obowiązków realizuje te zadania. I podstawowe zadania do Rady muszą pojąć, chociażby dlatego, że mamy do zrealizowania jeszcze to, co zostało przyjęte w budżecie na rok 2018. I musimy się do tego budżetu odnieść, do wydatków i do wszystkich innych historii. Przede wszystkim mówię też o korespondencji, która płynęła między innymi z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Być może jest jakaś korespondencja z innych ważnych instytucji, tak jak wcześniej chociażby Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, tak jakby chociaż od prezesa zamówień publicznych i taka informacja raczej się należy, żeby nie musieli chodzić po kontaktu, zbierać na informacje. Panie radny, bardzo cenne rady, ale ja jednak tutaj za głosem między innymi również wiceprzewodniczącego radnego Oliasza Artura będę opierała się przy tym, abyśmy nasz statut póki co traktowali poważnie i naprawdę wnioski takie, jakie wpływają, abyśmy wiedzieli, nad czym głosujemy. Wniosek powinien być przedłożony przewodniczącemu. Pani przewodnicząca, wycofuję ten wniosek, pani będzie wiedziała, co najlepiej zrobić. Zaczekamy. Panie Zbyszku, zaczekamy. Pani najlepiej będzie wiedziała, co zrobić, żeby po prostu zaspokoić ciekawość Rady, żeby Rada była zdolna do podejmowania jakichkolwiek czynności w następnym przyjęciu. Czyli nie traktujemy pana wniosku jako wniosek formalny, nie głosujemy nad nim dzisiaj, natomiast rozumiem, że to jest sugestia do nas tutaj, przewodniczącej i wiceprzewodniczących, abyśmy takie pismo przedstawili burmistrzowi. Bardzo dziękuję. Tak, wiceprzewodniczący, bardzo proszę, w myśl statutu pierwszeństwo ma głosu. Pani przewodnicząca, szanowni radni, ja ten wniosek traktuję bardzo poważnie i on będzie przedstawiony i on będzie zrealizowany, dlatego żeby rozpocząć pracę, musimy wiedzieć, nad czym pracujemy i od czego zaczynamy. Taki wniosek będzie na pewno zrealizowany, bo nam to zależy na tym, abyśmy pracowali na uczciwych, rzetelnych i prawdziwych dokumentach. To jest jedna rzecz. Jeszcze druga, nie wiem, czy ja nie mogę i nie mam tego uprawnienia, żeby być wyrazicielem całej Rady, ale mam nadzieję, że to, co powiem, to państwo zaakceptujecie. Dzisiaj akurat jest Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to wielkie święto. I chciałbym się wyrazić tylko empatią i wszystkim pracownikom Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny złożyć najserdeczniejsze życzenia i będzie to dlatego empatyczne, że wykonują bardzo ciężką pracę. Nie za takie pieniądze, jakie oni by chcieli, ale myśmy tego budżetu nie układali, myśmy nad nim nie głosowali, a że pieniądze dla nich nie zostały zabezpieczone, to jest tylko albo niedopatrzenie, albo wina tych, co propozycje do budżetu składali. Ale składam jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się z panią wiceburmistrz opracować taką poprawkę, żeby chociaż tym ludziom na święta w jakiejś formie ten ich świąteczny dzień wynagrodzić. Dziękuję. Zgłaszał się wcześniej, widziałam pan Jerzy Wiśniewski, tak? Już nie. Szanowni Państwo, a więc sesja Rady Miejskiej dobiega końca. Nie widzę więcej pytań, uwag. Zamykam sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Dziękuję.